Zmieniamy się zarówno my, konsumenci. Oczywiście 25% z nas to są tak zwani antysmakosze. To są ludzie, którzy właściwie cokolwiek położą na języku, im smakuje, nie ma żadnego znaczenia, co jedzą. Ale pozostała reszta, to 75%, zaczyna coraz bardziej świadomie dokonywać wyborów. Ja coraz częściej widzę ludzi czytających etykiety, ludzi, którzy chodzą po sklepie i na przykład z aplikacjami w telefonie sczytują składy produktów. To jest strasznie fajne, bo mieszkałam 3 lata w Stanach, 3 lata w Kanadzie i nie widziałam żywego ducha, który by prześwietlał etykiety. I to jest z jednej strony. Z drugiej strony, skoro my więcej czytamy, skoro my więcej wymagamy, skoro mamy wszystko w internecie, że możemy napisać: hej, pizza z tego sklepu jest obrzydliwa, bo ma taki i taki skład, producenci też troszeczkę się do nas dostosowują. Na eko warto patrzeć, ale przede wszystkim trzeba patrzeć na symbol zielonego listka, który jest gwarantem tego, że dany produkt, dany producent ma certyfikat unijny, który mówi o tym, że jest to produkt wyprodukowany zgodnie z zasadami ekologicznymi. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli na przykład wyobrazimy sobie, że siedzimy w czasie majówki, tak? A jesteśmy producentem truskawek i te truskawki właśnie dojrzewają, bo było ciepło mamy teraz. I jeśli pani jako producentka truskawek może spodziewać się, tak jak Robert Lewandowski, kontroli antydopingowej, czyli nagle puka ktoś do drzwi i mówi: poproszę próbkę truskawek, poproszę próbkę szypułek, próbkę roślin, próbkę ziemi, próbkę oprysków, bo w rolnictwie ekologicznym też się stosuje opryski, ale to jest woda z cytryną, woda z olejkiem herbacianym, ale też różne środki się stosuje. To wszystko jedzie do laboratorium i w momencie, kiedy pani, cokolwiek będzie znalezione w pani truskawkach, traci pani certyfikat, a co za tym idzie, traci pani dotacje unijne. Więc dla producentów żywności ekologicznej to jest bardzo duży problem. I mam wrażenie, że przez te tyle lat, ile zajmuję się również tą żywnością pod takim kątem konsumenckim, ja mam takie zdanie: fajni ludzie, uczciwi ludzie produkują fajne i uczciwe jedzenie. Ci, którzy oszukują, ci, którzy kłamią, to moim zdaniem są raczej te duże koncerny, ci duzi producenci, którzy no, nie boją się, nie mają właściwie nic do stracenia. Natomiast te firmy ekologiczne, największa, dajmy na to, największy producent warzyw ekologicznych w Polsce, z województwa świętokrzyskiego, w sezonie zatrudnia 100 osób. To co to jest za firma? W momencie, kiedy on straci te dotacje, to jest dla niego katastrofa, bo to jest po prostu firma rodzinna. Wierzmy w certyfikat ekologiczny. Jeśli tylko się da, kupujmy taką żywność, chociaż oczywiście nie wszystkich na to stać, ale na przykład jeśli ciocia Krystyna kocha miód, a właśnie ma imieniny, to zamiast kwiatka kupmy jej ten miód, prawda? Z tym certyfikatem ekologicznym. I to jest też jakiś pomysł na to, żebyśmy, jeśli będziemy kupować więcej, to też ceny nam spadną.